Hej, cześć, siemaneczko widzowie, z tej strony Michu i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co udało mi się upolować za 250 zł. Jest to komputerek H8200 w wersji USDT, czyli tej Ultra Slim Desktop, czyli tej najmniejszej, coś odpowiednik Della USFF. No i ten komputerek zakupiłem w takim celu, żeby zrobić na nim serwer. Oczywiście, jak wiecie lub nie, znowu to opowiem. Przeprowadziłem się i mieszkam teraz w kawalerce, dlatego też ciężko mi jest zwozić tutaj te wszystkie komputery, które miałem w domu, które są wielkie, ciężkie i w ogóle. A potrzebuję takiego małego serwerka do wirtualizacji bądź do zabawy w NAS, czyli sieciowy serwer plików. Najpierw na pewno będzie to serwer wirtualizacji. No i upolowałem sobie na Allegro taki oto sprzęcik za 2,5 stówki. Pojechałem go dzisiaj, odebrałem. Jeszcze nawet go nie podłączałem, nie wiem czy on działa w ogóle do prądu. Także przyniosłem go po prostu do domu i to jest taka recenzja, a raczej nie recenzja, tylko unboxing, nazwijmy to, na żywo. No i też takie do Was pytanko, podrzucajcie jakieś pomysły, co można zrobić z tym komputerkiem, a nie jest on wcale taki słaby i też będzie do rozbudowy. A mianowicie jest tutaj socket 1155 i trójka drugiej generacji 2120, 4 GB RAM-u. Niestety tutaj wchodzi RAM typu SODIMM, czyli taki jak w laptopach, więc rozbudowa jego będzie droższa, no ale niestety będzie trzeba to zrobić. Mamy napęd DVD, zresztą pokażę Wam go w ogóle. No i zasilacz 135W zewnętrzny, więc też tutaj jakichś ogromnych konfiguracji nie będzie. Spójrzcie na front tego HP-ka. Mamy tutaj z lewej wlot powietrza, prawdopodobnie z wentylatorem, bądź też wylot dla procesora, nie wiem dokładnie, chyba to jest wylot powietrza dla procesora. Napęd DVD, który stąd wyleci, tutaj będzie dysk HDD 2,5 cala wsadzony, tylko już czekam, aż przyjdzie mi zamówiony adapter, 4 porty USB 2.0 na froncie, włącznik, no i oczywiście gniazdo słuchawkowe i gniazdo combo, czyli to, że można podłączyć mikrofon i słuchawki również. To tyle, jeżeli chodzi o front, tutaj takie widzicie srebrne akcenty, pewnie kojarzycie komputer, pewnie większość starszych widzów, znaczy starszych, tych, którzy oglądają mnie od dłuższego czasu, kojarzy komputer, który kiedyś dostałem od mojego moderatora, od Jaja. I to jest taki sam komputer praktycznie, no tamten to był HP Compaq 8300, ten jest 8200, natomiast obudowa była identyczna, to jest po prostu w zmniejszonej wersji. Na górze mamy logo HP i jakieś tam rysy, wiadomo, to jest komputer poleasingowy. Z tyłu, jeżeli chodzi natomiast o porty, to jest ich całkiem sporo, mianowicie zaczynając od lewej mamy gniazdo zasilania, później mamy VGA, później DisplayPort. Tutaj mamy 4-6 portów USB 2.0, czyli łącznie mamy aż 10 portów USB 2.0. Gigabitową kartę sieciową, złącze PS2 na klawiaturę i mysz, oczywiście wyjście na głośniki, no i też takie wejście liniowe, gdzie tutaj można w sumie jako wejścia combo używać, czyli po prostu podłączać wszystko i ustawiać w sterownikach, jak to ma działać. Generalnie sorry za to, że pewnie Wam tak tutaj dyszę do tego mikrofonu, ale no mówię, dopiero wszedłem do domu i od razu chciałem to nagrać. Pod spodu również logo HP, na boku, to nie będę tam dalej pokazywał, tu jest klucz licencyjny do Windowsa i tak dalej. O, no i tutaj jakieś tam jeszcze info. Dobra, najważniejsze dla Was jest i dla mnie to, co jest w środku, czyli rozbierzmy go może. Tutaj ma taką fajną odkręconą śrubkę. No jak ją odkręcimy, pociągamy i już nam schodzi cała obudowa, cały panel. Więc teraz tak, tutaj mamy te dwie kości pamięci, to są SODIMMy, ja może Wam tutaj przybliżę, SODIMMy DDR trójki oczywiście, tutaj jest ta i trójka 2120, tutaj jest napęd, ten, tak jak mówiłem, ten napęd stąd wylatuje, tutaj będzie dysk 2,5 cala drugi, który przywiozłem z domu, więc kupiłem sobie taki adapter, żeby po prostu można było tutaj wsadzić dysk HDD. No i pod spodem jest dysk 250 giga, nie wiem jakiej marki, na razie jeszcze tego nie wyciągam, bo nie wiem jak to wyciągnąć, nie chcę nic uszkodzić. Wentylator i to jest wylot ciepłego powietrza z całej obudowy. No i tutaj chyba tyle z ciekawszych rzeczy. Więcej. Wygląda na czysty. Tutaj był podobno wczoraj czyszczony, był instalowany Windows, bo tutaj jest Windows bodajże 7 albo 10 zainstalowany na tym komputerze. To zresztą zaraz tego podłączę do swojego monitora i zobaczymy, co tutaj tak naprawdę siedzi i czy to w ogóle wszystko działa. Bo odbierałem ten sprzęt od pani ze sklepu i pani powiedziała, że nie ma bardzo gdzie go podłączyć, żeby sprawdzić, czy działa. Troszkę to było dziwne, no ale zaraz testujemy. Dostałem niby na niego pół roku gwarancji, więc jakby co, to można się ratować. No to dobra, w sumie podłączę go sobie, uruchomię i zobaczymy, co tam jest i czy to w ogóle działa. No i dobra, mamy ten piękny sprzęcik na biurku, podłączyłem go, zasilacz działa, bo się lampka zapaliła. Tutaj jak widzicie mam już przygotowany swój monitor, to w ogóle jest nowe stanowisko komputerowe, to Wam pewnie pokażę jak będziecie chcieli w przyszłości. Natomiast teraz czas na największy test dla tego kompa, podpiąłem sobie do niego już klawiaturę i myszkę, którą mam. Klikamy power. No i jak widać
startuje. Przenieśmy się więc na monitor i zobaczmy, co się tutaj zadzieje. No jest BIOS, wszystko sobie leci do przodu. O, start Windows normali, coś już z Windowsem tutaj grzebali, pewnie odłączali po prostu zasilacz od razu po zainstalowaniu systemu. A tak, jest tutaj siódemka jednak. No i zobaczmy, jak to w ogóle wygląda, jak to działa, co oni tutaj zainstalowali. Ale generalnie ten komputer wychodził z Windowsem 7, więc powinno wszystko grać. A tak w ogóle wcześniej, jak Wam mówiłem o tym komputerze od mojego moderatora, od Jaja, o tym HP, no to oczywiście one się różniły całkowicie konfiguracją, bo tam był socket 775, tu jest socket 1155, więc no jest to różnica, także nie bierzcie sobie tego do serca aż tak bardzo. No i dobra, jak widzicie, trwa przygotowanie komputera przez instalatora do pierwszego użycia, natomiast zaraz w ogóle ten Windows stąd wylatuje, ja sobie tylko tutaj zainstaluję zaraz HDTune'a i jakieś tam podstawowe narzędzia, żeby zobaczyć w ogóle, w jakiej kondycji jest ten komputer. A tak to wypad robi stąd i instaluje tu od razu Proxmoxa, czyli jest to nadzorca tak zwany maszyn wirtualnych, czyli coś jak VirtualBox, ale jest to w pełni operacyjny system. Mianowicie nakładka na Debiana. Jak ktoś kojarzy w ogóle coś z wirtualizacji, to są takie programy do wirtualizacji, na przykład aplikacje instalowane na komputerze, czyli na przykład VirtualBox, najpopularniejszy od Oracle'a. Później jest VMware VPlayer, czy jakoś tak. To też jest taki nadzorca maszyn, tylko że to jest instalowane jako aplikacja. A na przykład Proxmox, VMware, ESXi, czy na przykład Hyper-V od Microsoftu, to są to systemy. Chociaż Hyper-V to nie wiem, czy jest akurat system, ale na pewno VMware i na pewno Proxmox są systemami instalowanymi. Proxmox bazuje na Linuxie, a VMware chyba też, albo VMware bazuje na FreeBSD. Nie wiem, nie powiem Wam dokładnie teraz. Nie chcę tutaj nikogo zanudzać, że tak powiem, więc ja sobie tutaj przeskoczę wszystkie te konfiguracje i tak dalej. Nazwa użytkownika niech będzie AAA. Na razie i tak tam nie jest to ważne. Bez hasła. Licencję akceptujemy oczywiście. A jeszcze tutaj, dobra. To później. No ale w ogóle nie jest podłączony do internetu teraz, więc nie pościąga żadnych aktualizacji ani innych głupot. Także mnie to cieszy. No i co? Zaraz biorę pendrive'a, wrzucam tutaj HDTune'a i zobaczymy, co się dowiemy na temat dysku i Wam pokażę. A potem już będę go instalował. W sensie tego Proxmoxa i tak dalej, ale to już może w następnym odcinku. Więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, wpiszcie komentarz w sekcji na dole. Powiedzcie mi, czy chcecie jakieś poradniki z Proxmoxa, czy może poradniki z VMware'a. Chcecie zobaczyć, jak modernizuje ten komputer. Czy widzicie jakieś lepsze zastosowanie do tego komputera, to dawajcie znać. To jest naprawdę bardzo fajna skrzyneczka, taka malutka, dosyć lekka. Nie powiem, że lekka, bo jest dosyć lekka, ale no nie jest to bardzo lekki sprzęt. Ma zewnętrzny zasilacz, co też jest spoko, no i na pewno będę tutaj upgrade'ował ten RAM. Na pewno tutaj minimum 6 giga to jest minimum. W ogóle gdzieś czytałem, że ten komputer obsługuje max 8 giga RAMu, co mnie smuci, bo chciałem mieć tutaj 12 giga, ale to jeszcze zobaczymy. Dodatkowo na pewno wymiana procesora na 99% tutaj wejdzie i5-2400, bądź i7-2600, ale to już i7 to dalej, bo chcę mieć taki w miarę sprawny komputer do po prostu do tej wirtualizacji i tak dalej. Także dobra, ja się biorę za instalację, jeszcze Wam pokażę, co wyszło z dyskiem i tak dalej, no i zobaczymy się zaraz. Dobra widzowie, wrzuciłem już na niego parę programów diagnostycznych i generalnie robi się właśnie skan powierzchni dysku twardego. Był tu zainstalowany, tak jak widzieliście, Windows 7, ja tak sobie go pobieżnie skonfigurowałem tylko do testów. No i generalnie z zakładki Health, czyli całego smarta dysku, nie wiem, czy Wy w ogóle to widzicie, może mi się uda przybliżyć jakoś, żebyście to lepiej widzieli, to praktycznie nie ma tutaj żadnych błędów. Jak widzicie, na przykład na relokowane sektory 0. Także to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Tutaj errorów żadnych i tym podobnych rzeczy. Ale przepracowanych godzin ten dysk ma 11759. Także dosyć sporo. Nie wiem, ile to będzie w dniach, ale no nie mało. Myślę, że spokojnie to jest. Nie, no nie będę strzelał, bo z głupka z siebie zrobię. Więc nie będę tutaj podawał. Tutaj jest Power of Retract Count. Tego tutaj nie wiem. Liczba wyłączeń to by była bardzo, bardzo duża. No ale generalnie nie ma tutaj żadnych błędów, w ogóle nie zgasza tutaj, nie zgłasza żadnych błędów HDTune, także myślę, że tutaj będzie wszystko w porządku.
Z informacji mamy, że jest to dysk 250 giga, rzeczywista pojemność jest to 232,9 GB. Mamy dwie partycje, jedna to jest recovery, druga to jest system, natomiast one są i tak mało istotne, bo i tak ich nie będę używał. No i generalnie transferów jeszcze testu nie robiłem, ale myślę, że nie ma po co robić ten skan powierzchni. Mam nadzieję, że... O, strasznie coś autofokus wariuje. Robi się ten skan powierzchni, mam nadzieję, że tutaj żadnych błędów nie wykryje, chociaż raczej się na to nie zapowiada, dysk w ogóle pracuje bardzo cicho. Także spokojnie powiem Wam, że działa to wszystko nawet bardzo, bardzo sprawnie. Nie chcę go do neta podpinać, bo nie wiadomo, czy on tu nie ma jakiegoś syfu czy coś, a nie ufam tym preinstalowanym systemom. Wrzuciłem tutaj launcher do Minecrafta, ale niestety bez Javy nie zadziała, więc mogę się tylko pocałować w nos. Ale mamy za to CPU ID, CPU Z. To zobaczymy sobie, co tutaj jest ukryte. Też może Wam znowu przybliżę. Mam nadzieję, że ten autofokus aż tak wariował nie będzie. No i mamy i trójeczkę 2120, TDP 65W, to oczywiście Sandy Bridge, socket 1150. Dwa rdzenie, cztery wątki, czyli tak jak to i trójeczki miały. Taktowanie, co ciekawe, tego procesora to 3,3 GHz, czyli nawet dosyć sporo, jak na taką i trójkę. Pamięć cache L3 to są 3 megabajty, przepraszam, ale to dosyć mało. Sama nazwa płyty głównej jest to Hewlett Packard model 1496 na chipsecie Q67 Express. To jest taki właśnie chipset OM-owy, 4 GB pamięci RAM. Te ramy są w dwóch kościach, niestety. Fajnie jakby były w jednej kości te 4 giga, to bym sobie na spokojnie drugą czwórkę dołożył, a tak muszę kupić dwa razy 4 giga, ale najprawdopodobniej zrobię tak, że kupię po prostu jedną czwórkę i będzie tutaj póki co 6 GB RAMu, bo i tak muszę jeszcze dokupić 8 GB RAMu z drugiej strony do swojego laptopa, do ThinkPada, a ten RAM wcale tani nie jest. I to jest właśnie najgorsze z tego wszystkiego, że ten RAM nie jest tani, bo jedna kostka 4 giga to jest koszt co najmniej 60 zł, a gdzie za 60 zł to kupicie sobie, myślę, że nawet 8 giga, jak dobrze poszukacie DDR3, to da radę kupić za te 6-7 dych. Także to jest bardzo drogie. No i zintegrowana grafika, tutaj jest Intel HD 2000 bodajże. I tak to jest mało istotne, bo nie będę tego komputera używał w ogóle do gier. Chciałem Wam tego Minecrafta tylko zobaczyć, jak to działa, ale niestety nie mam tej Javy. A nie chcę mi się osobno pobierać i w ogóle wrzucać później i tak dalej, więc nie będę się na tym na razie skupiał. Prawdopodobnie zrobię tak, że przywiozę z domu jeszcze jeden dysk 2,5 cala i na tym dysku zainstalujemy Windowsa 7, tak jak jest tutaj, tylko po mojemu na czysto. Wsadzę tam ten dysk, uruchamię go na tym dysku i potestujemy różne gry, jeżeli będziecie chcieli, ale to już raczej bardziej po upgrade'zie, czyli dołożeniu RAMu i zmianie procesora, bo teraz nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Też jeżeli ktoś by chciał kupić taki komputer, to pamiętajcie, że na nim nie pogracie, bo nie ma tutaj możliwości wsadzenia karty graficznej. Także już tutaj nie wsadzicie żadnej karty graficznej zewnętrznej, nie ma tutaj żadnego portu PCI Express, ani czy to X1, czy to w ogóle razy 16, czy to razy 8, nie ma kompletnie żadnego takiego portu. Także musicie tutaj się obejść ze smakiem, bo niestety... Ale tutaj żadnej karty graficznej nie zainstalujecie, więc jedyna maksymalna karta graficzna, jaka tutaj będzie, to zintegrowana z procesorem, a mianowicie najwyższy procesor, jaki tu chodzi, to jest i7-2600. Teoretycznie bez problemu powinny tutaj chodzić również trzeciej generacji procesory, czyli i5-3470 i tak dalej. To jeszcze oczywiście zweryfikuję swoją drogą, bo być może tutaj wleci procesor trzeciej generacji, co nawet byłoby lepiej, bo ten układ graficzny mimo wszystko jest lepszy, chociaż dla mnie i tak on nie jest istotny, ale zawsze się może przydać. No i myślę, że 6-8 GB RAM tutaj na pewno będzie docelowo. No i ten drugi dysk. Także piszcie, co byście chcieli zobaczyć. Może jakieś właśnie testy gier, jak to na zintegrowanej karcie graficznej działa. Czy może chcielibyście zobaczyć te maszyny wirtualne, które tutaj będę stawiał, konfigurował i się bawił. To dawajcie znaki w komentarzach. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!